Bajka o czerwonym kapturku i babci. Czerwony kapturek szedł przez las z koszyczkiem do babci, bo babcia była chora i czekała na wnuczkę, żeby coś przyniosła. Czerwony kapturek szedł z koszyczkiem, a co miał w koszyczku? Bułki. Bułki. I placek. Tak. Owoce? Owoce. Żeby babcia wyzdrowiała. Tymczasem podkradł się wilk zza krzaka i się pyta: a cześć, czerwony kapturku, gdzie idziesz? A czerwony kapturek mówi: idę do babci, bo babcia moja jest chora. Aha, aha, powiedział wilk. I wilk zniknął i na skróty przez polną drogę w lesie szybko zapukał do babci, szybciej niż kapturek. Babcia otworzyła: kto tam? A wilk się podszył: czerwony kapturek, to wchodź. Wilk wskoczył, zjadł babcię i się schował pod kołdrę, pod którą leżała babcia. I wchodzi za jakiś czas czerwony kapturek, puka, a wilk udaje babcię i mówi: kto tam? A czerwony kapturek mówi: to ja, czerwony kapturek, babciu, otwórz. Wejdź. I wilk leży pod kołdrą. I kapturek wchodzi i się pyta: czemu masz takie, babciu, duże oczy? Jaka odpowiedź? No, żebym cię dobrze widziała. To jeszcze raz. Czemu masz takie duże oczy? Żebym cię widziała. Teraz się odsunęło ucho od kołdry. Takie duże, włochate. I kapturek się pyta: czemu masz, babciu, takie duże uszy? Żeby słyszeć. Żebym cię dobrze słyszała. Później się odsłania nos. Taki duży. I czerwony kapturek się pyta: czemu, babciu, masz taki duży nos? Żeby wąchać. Żebym cię dobrze powąchała, to co przyniosłaś w koszyczku, tak? I później się odsunęły zęby. I co się stało? Że chce zjeść. Zjeść. Wilk zjadł czerwonego kapturka, ale przyszedł pan leśniczy, dał wilkowi zastrzyk na spanie, przyszedł pan weterynarz, przeciął brzuch, wyciągnął z brzucha babcię i czerwonego kapturka, a wilkowi przygroził, mówi: nie wolno nigdy wilku jeść małych dzieci ani babci. I wilk już od tej pory nie je małych dzieci. I tak się skończyła bajka.